tlankach mamy dwie substancje, które wyglądają podobnie. Ale dodajmy do nich trzecią i zobaczmy, że mimo podobnego wyglądu różnią się od siebie właściwościami. W tym filmie skupimy się na jednej z nich, jaką jest gęstość. I od razu zagadka dla Was. Olej rozdziela wodę i alkohol. Czy potraficie wskazać, które jest które? Rzeczy gęstsze przyciągane są z większą siłą. Więc jeśli istnieje swoboda ruchu, a substancje się ze sobą nie mieszają, to wszystko co rzadsze jest wypierane, z siłą proporcjonalną do różnicy gęstości obiektów leżących na tych samych poziomach. Aż do wyrównania. Tak samo wypierane są bąbelki powietrza przez wodę, albo woda przez to, co się w niej znajduje. Mam w rękach dwie kulki, mają takie same objętości, znajdują się w takiej samej odległości od środka planety. Różni je jedynie masa, kilkaset razy. Jeśli teraz położę je na równoważnik, ona pokaże nam, która z nich przyciągana jest przez naszą planetę z większą siłą. Żeby to zrozumieć, musimy zacząć od podstawowych pojęć i definicji. Gęstość jest stosunkiem masy do objętości. Objętość to nie pierwszy, nie drugi, lecz trzeci wymiar przestrzenny. Dlatego wyrażamy ją w metrach do trzeciej potęgi. Masa to najsłynniejszy światek koronny w Polsce, ale również podstawowa wielkość fizyczna, wyrażana w gramach. Tylko skąd biorą się te gramy? Jeśli spojrzymy na monitor i zaczniemy go przybliżać, w pewnym momencie zobaczymy takie piksele. Bo właśnie tak wygląda biały kolor w powiększeniu. Powiększając jednak dalej i dalej, w końcu dotrzemy do atomów. Ich masę stanowi głównie jądro, które zbudowane jest z dwóch rodzajów cząstek elementarnych – protonów i neutronów. Te same cząstki elementarne tworzą jądra atomowe każdego pierwiastka, lecz różna jest ich ilość. A kiedy mówimy o pierwiastkach, warto sięgnąć do tablicy Mendelejewa. Widzimy tam liczbę atomów, czyli ilość protonów w jądrze atomowym danego pierwiastka. Ilość protonów mówi nam, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia, a ilość neutronów z jakim jego izotopem. W naturze izotopy pierwiastków są w miarę jednorodnie wymieszane, dlatego na tablicy Mendelejewa znajdziemy liczbę zwaną liczbą masową, która jest uśrednioną ilością cząstek elementarnych w jądrze atomowym danego pierwiastka. I my znamy masę takiej pojedynczej cząstki, wynosi ona 1 unit. Wiedząc, ile waży pojedyncza cząstka, możemy łatwo policzyć, ile ważą atomy konkretnych pierwiastków. A ponieważ głównie te cząstki odpowiadają za masę, możemy policzyć, ile takich cząstek znajduje się w 1 gramie dowolnej substancji, bo to jest stała i określona liczba, którą nazywamy molem. Mol to nazwa ilości, tak samo jak tuzin, kopa czy 7. I służy do tego, żeby te ogromne ilości atomów i ich niewygodnie małe masy przeliczać na wygodne nam gramy. I tu wracamy do wzoru wyjściowego. Jeśli znamy masę materii i jej objętość, to wiemy, jaka jest jej gęstość. Również jeśli znamy masę i gęstość, to wiemy, jaka jest jej objętość. I tak na przykład 1 gram złota zajmuje w warunkach normalnych 51,8 mm sześciennego. Zaś 1 gram powietrza w dokładnie takich samych warunkach zajmuje 22,4 miliona mm sześciennych. A ponieważ w tych objętościach znajduje się dokładnie taka sama ilość cząstek elementarnych, to znaczy, że powietrze ma się gdzie zagęszczać. I tu zaczyna się ciekawie, bo ta właściwość nazywa się ściśliwość. Możemy zmieniać gęstość gazów, ale nie bardzo możemy robić to ścieczą. Oczywiście ciśnienie jest przekazywane każdej cząsteczce porówno i zachodzi to z prędkością dźwięku. Ale przestrzenie między cząsteczkami w takim stanie skupienia są niewielkie. Co innego w powietrzu, gdzie cząsteczki mają wokół siebie dużo miejsca i bez problemu mogą się zagęścić. Jeśli zmusi je do tego siła zmniejszająca objętość. W takiej sytuacji, kiedy ilość cząsteczek się nie zmienia, masa pozostaje stała. Więc im bardziej zmniejsza się objętość, tym bardziej rośnie gęstość. I na odwrót. Pamiętacie, jak rzadki olej wpadł do gęstej wody i woda go wyparła? A tutaj mamy sytuację, w której rzadki wodór znalazł się w gęstym powietrzu. I powietrze go wypiera, ale razem z workiem uzyskał gęstość taką samą jak środowisko wokół niego. Przez co zachowuje się jak taka duża cząsteczka powietrza. Jednak gdybyśmy tylko byli w stanie ścisnąć ten wodór w worku, mógłby uzyskać taką gęstość, żeby opadł. Musimy zastanowić się, jak to zrobić, jak balansować ciśnieniem wewnątrz takiego pompla.
Z pomocą jak zwykle przychodzi wino, dając nam transparentny, soczewkowaty wgląd do swego wnętrza, którego możemy wypełnić wodą i uwięzić nasz bąbelek. Ale na tyle sprytnie, byśmy nadal mogli balansować ciśnieniem. Powietrze na powierzchni Ziemi jest ponad 1000 razy rzadsze od wody, a metal ponad 7 razy gęstszy. Trzeba tak połączyć te substancje w jedną całość, aby ich wypadkowa gęstość zbliżona była do gęstości wody. Następnie szczelnie zamknąć. Woda, jak ustalono, nie jest ściśliwa i przekaże cały nacisk na bąbel powietrza, który pod jego wpływem zmieni objętość, zagęści się i jak tylko nurek stanie się gęstszy od wody, natychmiast zacznie opadać. Jeśli jednak zmniejszymy ciśnienie i bąbelek osiągnie odpowiednią gęstość, to znów zacznie się unosić. No, to był pierwowzór naszego nurka, ale to będzie lepsze. Dzięki temu będziemy widzieć dokładnie, jak bardzo ściska się powietrze wewnątrz samego nurka. Styropian nam to uniemożliwia. Co ciekawe, zobaczcie, te kulki to są magnesy, więc mają swoje bieguny, prawda? To się nie będzie chciało połączyć. Mają swoje bieguny. Jeżeli teraz to ustawię na wodzie, to te bieguny ustawią się względem pola magnetycznego Ziemi. Prawda? A co za tym idzie? Ta miarka na strzykawce będzie zawsze wyświetlona z tamtej strony. Czyli idealnie nam to pasuje, bo będziemy ją widzieć w naszym balonie od tej strony. Nawet jeżeli się nam obróci, to i tak wróci. Cudownie. O, w sam raz. I teraz strzykawka pokazuje jakieś 4 i 2. I możemy... No, widać, jak się zmienia. Kurde, brakło skali. Dowiedzieliśmy się, czym jest masa, objętość, gęstość, wypór i ściśliwość. Na innych filmach możecie dowiedzieć się innych rzeczy. Podziel się ze znajomymi, jeśli myślisz, że ich to zainteresuje. Rozważ subskrypcję, jeśli interesuje to Ciebie.